Przybliżę Państwu koncepcję realizowaną w ramach grupy kapitałowej związanej z uruchomieniem terminalu FSRU. W zakres programu FSRU wchodzą następujące komponenty. Terminal LNG, pływający terminal LNG w formule FSRU, jetty, czyli nabrzeże wraz z infrastrukturą cumowniczą odbojową umiejscowioną w porcie Gdańsk, przy którym zacumuje statek FSRU oraz do którego będą cumować jednostki LNG carrier, czyli metanowce, oraz instalacja do przeładunku LNG ze statku na FSRU, będąca integralną częścią składową projektu FSRU. W ramach realizacji projektu i programu niezbędne jest również przyłączenie FSRU do krajowego systemu przesyłowego przy zastosowaniu wysokociśnieniowego ramienia, które następnie połączy FSRU z wymaganym systemem krajowym do rozdystrybuowania gazu do odbiorców końcowych. Terminal FSRU. Czym jest rozwiązanie FSRU? FSRU jest to skrót od angielskiej nazwy Floating Storage and Regasification Unit i jest to rozwiązanie technologiczne, które umiejscawia na jednym obiekcie, na jednej jednostce pływającej wszystkie wymagane elementy infrastruktury umożliwiające odbiór, magazynowanie i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego. W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na tego typu nowe jednostki znacząco wzrosło ze względu na szybki czas realizacji tego typu projektów, jak również na rozszerzające się możliwości technologiczne i biznesowe. Tak więc znaczącym motorem rozwoju tego rynku był przede wszystkim rozwój rynku gazu i wzrost zapotrzebowania na nośniki energii. Rozważaną przez Gaz-System jednostkę FSRU cechują następujące kluczowe parametry. Jest to pojemność zbiorników, tak zwane cargo capacity, około 170 tysięcy metrów sześciennych LNG, długość całkowita około 300 metrów, szerokość 45 metrów i zanurzenie 12,5 metra. Jak zostało wskazane, na pokładzie tego typu jednostki FSRU znajdują się wszystkie komponenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego i bezpiecznego procesu rozładunku, procesowego składowania, regazyfikacji i wysyłki gazu. Należy tu wyszczególnić przede wszystkim manifoldy przyłączeniowe na cele przeładunku LNG, zbiorniki kryogeniczne wraz z pompami LNG, system regazyfikacji. Tu warto wskazać, że rozróżniamy dwa podstawowe typy systemów regazyfikacji, system open loop i closed loop. System closed loop, w którym do procesu regazyfikacji wykorzystywane jest ciepło ze spalanego gazu oraz system open loop, w którym woda morska jest używana jako źródło ciepła. Na pokładzie jednostki znajdują się również systemy zagospodarowania gazu odparowanego, tak zwany bunk handling system, linia pomiarowa gazu zregazyfikowanego oraz wszystkie wymagane systemy wsparcia, w tym systemy kontroli procesów i bezpieczeństwa, jak również systemy przeciwpożarowe. Jak Państwo widzą, istnieje pełna analogia względem terminalu LNG w Świnoujściu. Terminal LNG w Świnoujściu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego eksploatowany jest już od 2016 roku. Powstanie tego terminalu pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co istotnie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz realnie zdywersyfikowało kierunki dostaw gazu. W terminalu lądowym procesy technologiczne obsługiwane są obecnie przez następujące komponenty infrastrukturalne. Rozładunek LNG z tankowca odbywa się przy nabrzeżu rozładunkowym, następnie następuje przesył liniami kryogenicznymi do zbiorników, gdzie składowane procesowo jest LNG. Regazyfikacja LNG następuje w Świnoujściu w regazyfikatorach typu SCV, jest to skrót od angielskiego określenia Submerged Combustion Vaporizers i regazyfikacja ta opiera się na procesie spalania gazu ziemnego, w wyniku którego dostarczane jest ciepło niezbędne do odparowania LNG. Następnie gaz po odparowaniu jest opomiarowany i wysyłany do krajowego systemu przesyłowego. Dodatkową funkcjonalnością w terminalu LNG w Świnoujściu, taką, która nie będzie dostępna w terminalu FSRU, jest załadunek LNG na autocysterny oraz na ISO kontenery. Na terminalu LNG w Świnoujściu
Zlokalizowane są obecnie dwa kryogeniczne zbiorniki, każdy o pojemności 160 tysięcy metrów sześciennych LNG. Są to zbiorniki w technologii full containment, pozwalające na bezpieczne procesowe składowanie LNG wyładowanego z jednostek LNG Carrier. Obecna nominalna zdolność regazyfikacyjna terminalu LNG w Świnoujściu wynosi 5 miliardów normalnych metrów sześciennych rocznie. Trwa proces rozbudowy, w tym zwiększenia zdolności regazyfikacyjnej terminalu LNG w Świnoujściu. Warto wskazać, że obecnie całość dostępnych mocy jest zarezerwowana.